Dzień dobry, witamy serdecznie. Rozmowa Ekspresu Jarosławskiego i telewizji internetowej POD24, a gościem rozmowy jest pan Szymon Hołownia, przewodniczący i założyciel partii Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczął pan objazd po kraju i prezentowanie kandydatów na kandydatów do parlamentu. Czy to oznacza, że spodziewa się pan, że po ciężkiej zimie nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przetrzyma i na wiosnę będziemy mieć przedwczesne wybory parlamentarne? Może tak być. Ja spodziewam się, że ta zima niestety, nie tylko przez wojnę, którą mamy, ale też przez zaniedbania naszych rządzących, dla wielu Polaków może być bardzo ciężka. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje, nie może być inaczej, topnieć będzie. Możemy się spodziewać się wszystkiego. I wyborów na wiosnę, a nawet jeżeli będą w konstytucyjnym terminie, a więc w drugiej połowie października przyszłego roku, no to już jest naprawdę bardzo mało czasu. Dzisiaj też to nie jest tylko zdanie polityków. Ja od kilku miesięcy jeżdżąc po kraju jeszcze bardziej intensywnie niż zwykle, a teraz dzisiaj potwierdziłem to w hełmie i Stalowej Woli, widzę, jak ludzie się już gotuje. Znaczy ludzie już chcą wyborów. Ludzie, mówię, pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, na spotkania ktoś przyszedł albo nie przyszedł, polityczne, nie było tej emocji, która jest dzisiaj. A od paru miesięcy, dwóch, trzech, widzę bardzo wyraźnie, że się coś w ludziach zmieniło. Ludzie przychodzą tłumnie, mają w sobie bardzo dużo złości, bardzo dużo pytań, bardzo dużo, jakby chcą już chcą wybierać, już są gotowi na zmianę. I myślę, że te wybory mogą być w każdej chwili. One mogą się odbyć w trybie takim, że się Sejm rozwiąże, mogą się odbyć w takim trybie, że premier zniknie i nie uda się powołać nowego, bo poda się do dymisji albo zostanie zdymisjonowany. Może się to stać również w mechanizmie nieprzyjęcia budżetu. Ten budżet będzie bardzo ciężko spiąć. Prezydent uzyska wtedy prawo rozwiązania Sejmu, a prezydent musi też liczyć. Dlatego, że prezydent dzisiaj musi mieć świadomość, a mają na pewno, że tych posłów jego obozu politycznego i senatorów musi być około 180, żeby się nie dało go postawić przed Trybunałem Stanu. I też będzie tak dbał, żeby wybory odbyły się wtedy, kiedy jeszcze te notowania PiS-u będą dla niego bezpieczne. W jednym z najnowszych sondaży, jeśli nie najnowszym, Polska 2050 okazuje się, że jest trzecią siłą. Byłaby trzecią siłą w parlamencie, gdyby dziś odbyły się wybory. Czy to oznacza, że będzie pan próbował samodzielnie pójść do tych wyborów wraz ze swoją partią? Czy już są jakieś decyzje dotyczące ewentualnej koalicji? Mówi się o tym, że PSL zabiega o to, żeby pójść z wami do wyborów. Nie ma jeszcze takich decyzji i tak jak ja powtarzam, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Mówię to otwarcie i kładę to na stole, bo nie ma tu czego ukrywać. Najpierw uzgodnimy Senat. I prace nad opracowaniem paktu senackiego już trwają. Między innymi dzisiaj odbyło się, czy wczoraj odbyło się spotkanie takiego zespołu międzypartyjnego, który już pracuje, ma jakiś harmonogram działań, na który myśmy wszyscy jako liderzy się zgodzili i Senat chcemy ułożyć jako pierwszy. Natomiast co do Sejmu, jesteśmy w rozmowach. Umówiliśmy się, to mogę chyba powiedzieć wstępnie, że decyzję podejmiemy też po konsultacjach z naukowcami, z badaczami, analizując sondaże, przeliczając to na wszystkie możliwe strony. Bo taką decyzję można podjąć raz, trzeba ją podjąć dobrze, w odpowiednim momencie, nie za wcześnie i nie za późno. To pewnie będzie jesień tego roku raczej niż wiosna przyszłego, choć może się to trochę obsunąć. I dzisiaj przy takich notowaniach PiS-u blokowanie się, różnego rodzaju sojusze są realnym scenariuszem, który my również jako Polska 2050 bierzemy pod uwagę. Jeżeli się złoży tak, że PiS po tej trudnej zimie, w której zafundował Polakom, czy zafunduje Polakom nie tylko chłód i krainę lodu, ale i drożyznę, ale i brak perspektyw, ale i naprawdę dramatyczną recesję, i Polacy to widzą, żadna propaganda tego nie zmieni, i PiS zanurkuje na 20 parę %, to otworzy się pole do tego, żeby każdy z nas szedł do wyborów samodzielnie, bo wtedy niknie ryzyko związane z tym, że PiS może mieć kolejną kadencję, a to jest z kolei większa szansa na więcej mandatów, bo my osobno w takiej sytuacji przyniesiemy tych mandatów więcej, bo więcej ludzi zagłosuje, bo więcej będzie miało swoją reprezentację. Więc wiele zależy od rozwoju sytuacji, od decyzji Polaków, komu ufają, a komu nie ufają. Ja ze swojej strony deklaruję, że my jesteśmy gotowi do taktycznych sojuszy.
Pewnie nie wyobrażam sobie za bardzo dzisiaj sojuszu z Platformą Obywatelską. Ciężko jest mi wyobrazić sobie sojusz z Lewicą inny niż ten, który przez chwilę był w grze, czyli tę tak zwaną koncepcję świateł drogowych, czy koalicję świateł drogowych, a więc czerwoni, żółci, zieloni, Lewica, PSL i my. Przez chwilę się nad tym zastanawialiśmy. PSL rzeczywiście zostaje na stole. Jesteśmy w dobrych relacjach z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale nie ma decyzji, czy idziemy razem, czy osobno. No właśnie, wspomniał Pan, że jest Pan gotowy do sojuszy, ale też wczoraj w kropce nad i powiedział Pan, że partia jest gotowa do tego, żeby przejąć rządy w państwie. I proszę powiedzieć, jak właśnie w tej sytuacji, o której Pan mówił, drożyzny w sklepach, drożejącej energii, gazu, braku węgla, jakie macie rozwiązanie na to, żeby było lepiej? Są dwie płaszczyzny rozwiązania. Proszę pamiętać, że myśmy zaszli już bardzo daleko w tych problemach, tak? To znaczy, to nie jest tak, że zmienisz władzę, jesteś w stanie w ciągu 5 minut za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko pozmieniać, bo to tak nie działa. Bo kontrakty się podpisuje czasami na wiele lat wcześniej, a oni tego nie zrobili. Z węglem trzeba było działać dużo, wiele lat wcześniej, w 18 roku oni mieli miliony ton na hałdach i 20 milionów ton importowali rocznie, a dzisiaj węgla w Polsce nie ma. To tak jest prowadzona ta gospodarka. I kiedy się to zobaczy, jaka jest skala, to trzeba sobie powiedzieć, że trzeba zadziałać na dwutaktowo, dwuetapowo. Pierwsze działanie to jest pogotowie ratunkowe, a drugie to jest szpital. Pogotowie ratunkowe dzisiaj to jest pomoc ludziom, żeby przetrwali zimę. Ta pomoc musi być bardzo konkretna i sprawiedliwie robiona. Ta ustawa, dzisiaj mówiłem o tym w Chełmie, którą oni zaproponowali, ta ustawa z dodatkami, to nie jest robienie równości, to jest robienie komunizmu. Bo to jest, proszę, za 3000, jak dasz biednemu człowiekowi, nie ogrzeje sobie domu przez sezon, nie ma takiej możliwości. A jak dasz 3000 bogatemu, to po co mu te 3000, które w dodatku mu ten biedny z podatków sfinansuje. Trzeba dać więcej, ale trzeba dać tym, którzy rzeczywiście potrzebują. Trzeba nie pozwalać na to, żeby Polacy teraz mieli wybór, czy chcą mieć zawał i obturacyjną chorobę płuc, czy chcą mieć ciepło w domu, bo to Kaczyński im dzisiaj proponuje, znosząc normy jakości paliw stałych. Więc trzeba pomóc ludziom przetrwać zimę pieniędzmi, węglem umiejętnie sprowadzanym i tym wszystkim, co można dzisiaj zrobić, żeby ludzie przeszli przez zimę. Natomiast trzeba natychmiast zacząć też działać systemowo. To znaczy dzisiaj trzeba wziąć pieniądze z KPO, natychmiast. To byłaby pierwsza decyzja rządu, jeżeli my byśmy dzisiaj rząd wzięli. Wyjazd do Brukseli i powiedzenie, słuchajcie, naprawdę odblokowujemy te pieniądze. Realizujemy te kamienie milowe, uchwalamy ustawę, zmieniamy ustawę 10H, robimy komitety monitorujące. Chcemy tych pieniędzy. Je można rozliczyć tylko do 26 roku. Co to oznacza? Za te pieniądze możemy wymienić tyle pieców węglowych na pompy ciepła. A wiadomo, jak one są teraz dostępne, żebyśmy w przyszłym roku mieli mniejszy problem. Na ceny energii w Polsce nie ma innej rady niż przeprowadzenie transformacji energetycznej, zielonej transformacji, a więc odblokowanie mocy wiatrowych na lądzie, a więc wspomniane już przeze mnie pompy ciepła, a więc doprowadzenie do tego, żeby Polakom opłacało się, a nie byli prześladowani za to, żeby produkować prąd z fotowoltaiki u siebie w domu, w ogrodzie z sąsiadem, żeby spółdzielnie mogły na tym zarabiać. Stąd nasz pomysł na program Mój Dom, Moją Elektrownią. Dzisiaj trzeba uwolnić wszystkie te moce przy użyciu tych pieniędzy, które są, bo państwa, które mają zieloną energię, mają dzisiaj niższą inflację i to pokazują dane z Unii Europejskiej, ale też są mniej zależne od szantażu Putina na następną zimę. A więc krótkoterminowe działania ratunkowe, żeby ludzie mogli przetrwać zimę, w którą PiS, krainę lodów, w którą PiS ich wpędza, i z drugiej strony natychmiastowe odblokowanie pieniędzy z KPO, inwestycje w zieloną energię, ustabilizowanie polityki gospodarczej, bo dzisiaj rząd zadłuża nas na prawo i na lewo, i szczera rozmowa z Polakami o tym, na co nas dzisiaj stać. Może się okazać, że rząd będzie musiał, ja bym chciał, zacisnąć pasa bardzo mocno, żeby pokazać Polakom, że naprawdę zaczyna oszczędności od siebie i w trudnych czasach umie się przyzwoicie zachować. A tymczasem co słyszymy? Pałac Saski, CPK, kiedy ludzie nie mogą koleją dojechać do swoich domów, to oni będą wielkie lotniska w polu stawiać i całą Polskę szynami przecinać. Kolejne instytuty, teraz słyszymy Instytut Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, świętego, którego bardzo szanuję, za 100 milionów złotych. Co jeszcze wymyślą? Wzrost życzenia kancelarii premiera wielkanocne za 650 tysięcy. Jak się to pozbiera do kupy, to można naprawdę znaleźć miliardy złotych, które oni rozdają, bo to nie są ich pieniądze. A więc oszczędne państwo, pieniądze z KPO, szczerość w rozmowie o pieniądzach z Polakami, pomoc tym, którzy błyskawicznie tej pomocy potrzebują. Skoro mówimy o tym, co się może wydarzyć po
ewentualnym przejęciu władzy. Taką wiadomością ostatnich dni, ostatnich dwóch dni właściwie, jest dymisja Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej, w dość nieoczekiwanych okolicznościach. Ta dymisja się odbyła. Chciałem pana zapytać o pana opinię, po pierwsze, co jest szykowane dla Jacka Kurskiego, pana zdaniem, a po drugie, czy da się odbudować jeszcze według pana pozycję mediów publicznych jako publicznych, bo one w tej chwili nawet nie są tyle rządowe, co wręcz partyjne. No myślę, że Kurski znajdzie sobie, albo znajdzie mu się zatrudnienie. Przychylam się, ale to też są tylko plotki z obozu władzy, które do nas docierają, do głosu tych, którzy mówią, że po prostu Kurski przeszarżował, że się poczuł za pewnie, za bardzo się zaczął samonamaszczać, wygłaszać za długie przemówienia, pozwalać sobie na to, żeby w obecności prezesa Kaczyńskiego, który ma monopol na tego typu rzeczy, jechać po premierze Morawieckim, który w końcu jest projektem Kaczyńskiego, jakby nie było, za pewnie się poczuł, więc musiał wylecieć. To tak działa ta struktura, że oczywiście coś mu dadzą, ale musieli go wywalić bez uprzedzenia, żeby miał taką, a nie inną pozycję negocjacyjną, kiedy przyjdzie negocjować, żeby nie negocjował wcześniej, żeby nie próbował się bronić. Uprzedzenia, że on nie, ja myślę, że nie wiedział o tym. Pokazują, znaczy wskazują na to okoliczności tego zdarzenia. Może się spodziewał, że trochę później, ale jednak gdyby to było z uprzedzeniem, to by inaczej to rozegrali. On by sam złożył rezygnację, odbyłoby się to z wielką pompą. W ogóle nie dopuszczono by do takiej sytuacji, która miała miejsce tutaj. Ta pokazuje, że przypuszczam, że tak właśnie było, że został odstrzelony politycznie przez Kaczyńskiego po to, żeby nie przyszedł negocjować z nim, zanim ta decyzja zostanie podjęta, tylko post factum musiał walczyć o to, co teraz Kaczyński mu łaskawie da. A Kaczyński pewnie łaskawie da mu udział bardzo poważny w kampanii wyborczej. To jest człowiek, który jest specjalistą od politycznego szamba, jednym z najbardziej wybitnych w tej mrocznej dziedzinie w Polsce. A to zwiastuje, że kampania wyborcza ze strony PiS-u będzie tak brutalna, jak być może jeszcze nigdy nie była. Tak chamska, tak prymitywna, tak oparta na hakach, na atakach personalnych, niemerytoryczna, czyli będzie po prostu taka jak działalność Jacka Kurskiego, w której specjalizował się do tej pory i w polityce, i w mediach. Natomiast odpowiadając na pana pytanie co do mediów publicznych. Wie pan, kłopot polega w pewnym sensie na tym, że to nie PiS wynalazł upartyjnienie mediów publicznych w Polsce. Ja byłem dziennikarzem dostatecznie długo, a nawet przez chwilę pracowałem w Telewizji Polskiej, robiąc tam program w programie pierwszym swego czasu. Wilcztajn mnie zwalniał, jak przyszedł do telewizji. Ja pamiętam telewizję SLD-owską. Ja pamiętam telewizję, w której prezesem był człowiek z LPR-u. Telewizja i media publiczne traktowane były zawsze jak polityczne. Tam zachowywano pewne dekorum, tak? To znaczy jednak nie jedziemy aż tak po bandzie, że są parytety zapraszania do programów. No, pilnowano jednak jakiegoś przynajmniej pozornego ładu i porządku. PiS to wszystko zburzył, poszedł na rympał, zgwałcił telewizję publiczną i media publiczne, przejął, zrobił z tego partyjne tuby. Nie ma co do tego wątpliwości. Czy będzie co zbierać? Nie będzie łatwo to pozbierać, bo ta maszyna od lat miele ludziom kręgosłupy. W porażający sposób, i mówię to jako dziennikarz z 20-paroletnim stażem. Ja widziałem, co ta maszyna potrafi zrobić porządnym ludziom, jak ich przestraszyć, jak ich zaszantażować, jak zmienić ich życie, ich postawy często. My mamy jakiś pomysł na to, jak za media publiczne się wziąć. Mogę też powiedzieć, że zaczęły się rozmowy pomiędzy ugrupowaniami tej opozycyjnej strony sceny politycznej nad konkretnymi rozwiązaniami, jak te media publiczne trzeba było uzdrowić. Są pomysły, nie będę o nich mówił, żeby nie pozwolić PiS-owi zaminować pola i zablokować możliwości zrobienia tych, realizacji tych pomysłów. Natomiast nasze stanowisko będzie takie, że to nie może być prosty powrót do tego, co było przed PiS-em. Że teraz musimy wykorzystać te szanse, żeby zrobić z tych mediów rzeczywiście media publiczne, które będą, choćby, nie wiem, jeden z pomysłów, dysponowały funduszem misyjnym, z którego będą same korzystać, ale też będą mogły z tego korzystać stacje komercyjne, lokalne, media, jeżeli będą miały misyjne propozycje, że staną się media publiczne takim hubem do produkcji kontentu misyjnego, który będzie rzeczywiście pracował na rzecz Polski, a nie będzie partyjną wizją, czy Polski 2050, bo my nie chcemy przejąć mediów publicznych. Tak samo jak nie chcemy przejąć spółek Skarbu Państwa. Chcemy uzdrowić tę sytuację i mamy do tego mandat, bo nigdy żeśmy nie byli beneficjentami w przeciwieństwie do innych partii politycznych. To trochę jest taka też, wie pan, bo to jest, znaczy ja nie jestem zwolennikiem opcji zerowej, że teraz przyjdziesz, zburzysz, zaorasz, są tacy.
To jest jakoś, chociaż jest to jakoś porównana sytuacja choćby z Trybunałem Konstytucyjnym, tak? A tutaj jestem zwolennikiem opcji zerowej. I tu uważam, że z tych dwóch opcji, które wypracowaliśmy, nasi eksperci, które przecież przedstawiliśmy publicznie, czyli głęboka reforma systemu nominacji do Trybunału Konstytucyjnego, oparcie go również o samorządy, o środowiska naukowe, zmiana kompletnie paradygmatu myślenia z łupu politycznego na realny sąd konstytucyjny. Druga opcja to jest likwidacja sądownictwa konstytucyjnego w Polsce na rzecz rozproszonej kontroli konstytucyjności, czyli każdy sąd orzeka, opierając się również bezpośrednio o konstytucję. Ja uważam, że po tym horrendum, które obserwujemy teraz za rządów pani Julii Przyłębskiej, potrzebujemy odpoczynku od Trybunału Konstytucyjnego. W kilka takich lat, czy kilkanaście dobrze nam zrobi, a później jak dojdziemy do wniosku w spokojnych czasach, że dojrzeliśmy już do tego, żeby taką instytucję mieć, to już sobie znowu do konstytucji wpiszemy. Wracając do kampanii wyborczej, proszę powiedzieć, bo przebywa pan w bastionie PiS-u. Jak pan chce przekonać do swoich kandydatów, którzy jeszcze do tej pory, tak jak śledzimy, nie byli w tej polityce ogólnopolskiej? Jakby byli, to też bym do nich nie przekonał, bo już byli i nie byli z PiS-u, tak? My jesteśmy lądowiskiem, nie interesują nas spadochroniarze. My musimy pokazać ludziom, że możliwa jest polityka robiona przez takich ludzi, jak myśmy dzisiaj pokazali, zaczęliśmy pokazywać, czyli ludzi z osiedla, z sąsiedztwa, z podwórka, którzy są dokładnie tacy, jak mieszkańcy tych stron. Mówi pani, że to bastion PiS-u. Ja pamiętam, że przyjeżdżałem w te strony, nie tylko do Jarosławia, ale też i do wielu innych miejsc w okolicy. Jeszcze jako pisarz, jako publicysta, jako założyciel fundacji, na spotkania autorskie i bardzo często na tych spotkaniach cieszyłem się naprawdę olbrzymią frekwencją, z czego się bardzo cieszę, bo to dla mnie wielki zaszczyt. Natomiast ludzie mówili, wy tak mówicie w tej Polsce, że to bastion PiS-u. A jak tutaj na PiS głosuje nawet te 60% ludzi, to 40% nie głosuje i to jesteśmy my, a wy nas kompletnie nie powiem, w czym macie, tak? I mówicie, to w ogóle do was nie warto jeździć, a przecież my tu jesteśmy. Jeżeli na 1000 osób w miejscowości 600 głosuje dorosłych na PiS, no to 400 nie głosuje, a wy nas kompletnie olewacie. Więc po pierwsze przyjeżdżamy przekonać tych, których przekonać można. Po drugie elektorat PiS-u, ci, którzy głosowali na PiS, umieją liczyć, to nie są głupi ludzie. Wiedzą, jak często, dzisiaj widzą, jak zostali oszukani na pieniądzach. Proszę mi wierzyć, nawet jeżeli Kurski miał dostęp do 4 milionów ludzi, to 30 milionów ludzi dostaje rachunki do skrzynek i tego się po prostu nie da oszukać. A te rachunki pokazują jakość rządzenia. To się zdarzyło na ich wachcie i jest mnóstwo ludzi rozczarowanych, którzy głosowali na PiS i których dzisiaj widzimy w niezdecydowanych, których widzimy dzisiaj w tych, którzy mówią, nie pójdziemy na wybory, my chcemy ich przekonać, żeby zaufali, żeby dali nadzieję, żeby zaczęli w nas nadzieję. Natomiast ja nie mam złudzeń, że ja przekonam ten betonowy, może inaczej, żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który często też przedstawicieli spotykam na trasie, którzy w ogóle nie chcą ze mną rozmawiać, tylko przychodzą wykrzyczeć złość na mnie, bo obejrzeli mnie u Kurskiego w telewizji i jakoś tam ośmieszonego, czy tam złośliwie potraktowanego. Ja ich nie przekonam. I ja też nie marzę o tym, żeby ich przekonać. Żeby wygrać wybory w Polsce, potrzeba uzyskać większość, ale nie całość. I zawsze będą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w tych wyborach, i ono jakiś wynik uzyska. Ja nie jestem 100 złotówką, żebym się miał każdemu podobać. Ja muszę uzyskać tyle mandatów i tyle głosów, żeby wygrać, a nie przekonać wszystkich na świecie. Podczas jednego ze spotkań, które ostatnio odbywa pan prezes Kaczyński, powiedział zdanie, które właściwie przesądza to, że wybory samorządowe nie odbędą się w tym roku, nie odbędą się w przyszłym roku, tylko w jeszcze kolejnym, w następnym roku. Czyli zostaną po prostu przesunięte. My obserwujemy to życie samorządowe od wielu, wielu lat jako dziennikarze lokalni i regionalni i musimy powiedzieć, że, znaczy przynajmniej wyrażam swoje zdanie, ale wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że no, jakość tego samorządu w ostatnim czasie mocno spadła. To znaczy, no, do samorządów dostali się ludzie jakby z przypadku zupełnie. Często z Facebooka. Tak, jest ograniczona dyskusja. I tu muszę zaznaczyć zupełnie obiektywnie, że akurat w Radzie Miasta Jarosławia jest dwóch przedstawicieli Polski 2050, którzy są jednymi z najaktywniejszych radnych. Pan Marcin Nazarewicz, który jest szefem struktur w Jarosławiu i pan Wiesław Strzępek, który jest wiceprzewodniczącym Rady. I teraz chciałem pana zapytać o to, jak będziecie szukali właśnie takich ludzi
którzy będą się w tej Radzie udzielali, którzy będą aktywni, którzy będą, nie będą tam po to tylko, żeby wziąć dietę i zagłosować, przycisnąć przycisk w odpowiednim momencie. To jest w ogóle pytanie, które często słyszę, no jak my się uchronimy przed błędami, które w rekrutacji kandydatów popełnił Kukiz, wyzwaniami, które stały przed Ryszardem Petru, kiedy rejestrował partię. Znaczy, oni mieli inną sytuację, bo oni, Kukiz miał kilka miesięcy między prezydenckimi a parlamentarnymi. Rysiek Petru robił partię dokładnie na wybory, jeszcze tam w ostatniej chwili rejestrował. Palikot też miał podobną sytuację. Ja z tymi ludźmi idę od kampanii prezydenckiej, czyli wybory będzie 3 lata. Ja już widziałem w bardzo różnych sytuacjach. Widziałem ich, jak mieliśmy 20-kilka%, widziałem ich, jak mieliśmy 8 i widzę ich teraz, jak mamy 14-15. Zjedliśmy beczkę soli. Mogliśmy się obejrzeć, mieliśmy na to czas. Mówię tu o kandydatach przede wszystkim do parlamentu, natomiast jeżeli chodzi o kandydatów do samorządu, skala wyzwania jest potężna, zwłaszcza dla małej organizacji, znaczy dla nowej organizacji, już nie takiej małej, ale nowej, miejsc na listach wyborczych wszystkich w wyborach samorządowych w Polsce jest 30 parę tysięcy. Więc gdybyśmy chcieli obsadzić wszystkie miejsca, wszystkich kandydatów w godzinę, no to jest 30 parę tysięcy miejsc. Nawet PiS nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego postawiliśmy na inną metodę, którą zamierzamy z sukcesem zrealizować. To znaczy na szczeblach samorządu do gminy, mniej więcej, tam z wyjątkiem niektórych powiatów, będziemy opierali się o działaczy naszego stowarzyszenia, którzy idą z nami bardzo długo. Już wiemy, jak pracują dla Polski, bo zrobili mnóstwo obywatelskiej roboty przez ten czas. Od powiatu, miasta na prawach powiatu, sejmiki, o tym będzie decydowała już partia polityczna. Natomiast już dziś rozwijamy współpracę z samorządowcami, takimi jak choćby wspomniani przez Pana, zakładając koła lokalne w różnych miastach w Polsce, ich już jest kilkadziesiąt. Założyliśmy swoje forum na rzecz samorządu otwartego, w którym jest około 200 samorządowców z całej Polski, już pracujących i działających. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Ogólnopolską Koalicją Samorządową. To jest kolejnych kilkuset samorządowców, z którymi będziemy też iść do wyborów. W wielu miejscach będziemy podpisywali takie umowy o współpracy z lokalnymi komitetami, bo my wszędzie nie wystawimy ludzi. Oni będą chcieli naszego poparcia, my będziemy chcieli ich poprzeć, jeżeli załatwią ważne dla nas sprawy. Gdzieniegdzie poprosimy, żeby oni nas poparli, bo są słabsi. Załatwimy wspólne sprawy, będziemy podpisywali czytelne umowy dla każdego okręgu, dla każdego miasta, dla każdej gminy. Zobowiązujemy się do wspólnego załatwienia tych trzech rzeczy i dlatego idziemy razem. To będzie system mądrych koalicji z lokalnymi ruchami, lokalnymi komitetami. A często też w wielu miejscach nasi ludzie, którzy przeszli z nami całą drogę albo działania samorządowego, albo stowarzyszeniowego, to będzie potężne wyzwanie, ale przed nami jest bardzo w ogóle, jeżeli mogę tak powiedzieć, wyzywający, to znaczy mający wiele wyzwań czas. Proszę sobie uświadomić coś, co ja sobie uświadomiłem dosłownie parę tygodni temu, kiedy popatrzyłem na te wyborcze kalendarze. Kampania na prezydenta, kampania prezydencka na 25 rok zacznie się za 2,5 roku. A do tego czasu, i to jest ostatni z serii wyborów, a do tego czasu mamy wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie i prezydenckie na końcu. A te kampania przed tymi ostatnimi zaczyna się za 2,5 roku. My w tak krótkim czasie będziemy musieli wykonać potężną zmianę w Polsce, przechodząc przez cały cykl wszystkich możliwych wyborów, jakie Konstytucja przewiduje. Przed nami naprawdę epokowe wydarzenie. Ja dzisiaj rozmawiałem, miałem spotkanie w Stalowej Woli, podszedł Pan, który mówi, Pan byłem posłem w 89 i w tej kolejnej kadencji, chyba w 91 roku. Mówi, przyszedłem posłuchać, bo czuję, że to jest ten moment, kiedy znowu idzie ta zmiana. Tak? To są najważniejsze wybory, te najbliższe 4 od 30 lat. I my zrobimy wszystko, mimo że jesteśmy młodym ruchem, stajemy na rzęsach, żeby to spiąć organizacyjnie, finansowo, pod każdym względem, żebyśmy tych samorządowców mieli odpowiednią ilość w sejmikach województw i w gminach i w miastach. Być może uda się mieć kilku prezydentów miast, mamy już jakieś pomysły w tej sprawie, ale to zawsze będzie wypadkowa lokalnych działań z lokalnymi komitetami, lokalnych budowania lokalnych koalicji. Takie są najlepsze. 90 parę procent polskich samorządowców formalnie nie należy do żadnej partii politycznej. Jeszcze się odniosę do tego, co Pan powiedział o jakości samorządu. To jest bardzo różnie. W niektórych miejscach te samorządy kwitną, a w niektórych miejscach zostały, że tak powiem, zepsute, może tak to powiem, przez partyjniactwo. Przez choćby to, w czym rząd PiS-u celuje. A więc dawanie pieniędzy swoim
zamiast dawać je sprawiedliwie według obiektywnych kryteriów. Najpierw to robili z Funduszem Dróg Samorządowych, teraz Funduszem Inwestycji Lokalnych, z Polskim Ładem. Ja mieszkam w mieście, w którym jest PiS-owski prezydent. Ja widzę, ile się dzieje, odkąd jest PiS-owski prezydent. Widzę, ile pieniędzy tam idzie i widzę, co dzieje się w miastach wokół, w których nie rządzą PiS-owscy prezydenci. To tak nie może wyglądać. Bardzo na tym ubolewamy, bo pamiętamy czasy, kiedy właśnie samorządy nie były upolitycznione i jak weszły powiaty, to zaczęło się to upolitycznione. To jest, wie pani, to jest, to, ale no, z kolei oni jaką mają na to receptę? Przecież jeszcze jak ja kandydowałam na prezydenta, zaczęli, tylko że pandemia im to na szczęście przerwała, zaczęli przebąkiwać o likwidacji powiatów i wprowadzeniu tak. z powrotem urzędów rejonowych, tak. które będą oczywiście w kluczu partyjnym obsadzane. Ci ludzie nie rozumieją samorządności. Oni tego nie rozumieją. My chcemy decentralizować Polskę i sprawić, żeby samorządy miały jak najwięcej pieniędzy i jak najwięcej odpowiedzialności, a oni chcą, żeby wszystkim rządził jeden człowiek z Nowogrodzkiej, który będzie ustalał, gdzie w Polsce będą lotniska, sklepy spożywcze, co moje dzieci będą się uczyły w szkole, co mają myśleć, jak będą chodzić na religię, w co będą wierzyć. On chce decydować o wszystkim jednoosobowo. Ten człowiek urwał się z czasów Gierka, z lat 70. On nas cofał 50 lat i dlatego trzeba mu tę podróż jak najszybciej zakończyć. I na koniec takie pytanie. Był pan dziennikarzem, publicystą, pisał pan książki świetne. Dziękuję. I jak pan, czy nie ma pan takich momentów, że żałuje pan tego czasu, wchodząc właśnie w politykę i będąc w tej polityce? Nie mam takiego czasu, że żałuję, ale mam taki czas, że tęsknię za tym, co robiłem wcześniej. Nie żałuję tego, bo uważam, że to był dobry moment, dobra decyzja. Chciałem powiedzieć cholernie, a przecież nie mogę tak powiedzieć w porządnej telewizji, więc powiem strasznie trudna droga, wymagająca naprawdę olbrzymiej, potężnej roboty, niewdzięczna, ale też dająca mnóstwo satysfakcji i nadziei, to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie żałuję tej decyzji. Jeszcze raz bym ją podjął, bo pamiętam, jaki wpływ na rzeczywistość miałem pisząc, a jaki mogę mieć wraz z ludźmi, z którymi pracuję, kiedy tę rzeczywistość poszliśmy robić przez politykę. Ale tęsknię bardzo za pisaniem książek, za wyjazdami do tych wszystkich miejsc, gdzie pracują założone przeze mnie fundacje. Mogę wyznać, że planuję kolejną książkę, że nie odpuszczę, że to jest mi potrzebne też dla higieny umysłowej, bo ja sobie wtedy uruchamiam tropy, których nie uruchamiam nigdzie indziej. Dla mnie pisanie jest czynnością, która pomaga mi myśleć o świecie, porządkuje moje myśli, więc chcę to zrobić. Planuję też powrót do może jakiegoś ograniczonego działania w ramach tych fundacji, które robiłem, bo to jest mi potrzebne jako człowiekowi. Natomiast wiem, że przede mną jest konkretna misja do zrealizowania wraz z tym zespołem, z którym teraz pracuję. I też mówię otwarcie i uczciwie. Niektórzy mówią, co ty mówisz takie rzeczy, ludzie będą później mówili, że ty jesteś niepoważny i tak dalej, a ja lubię być z ludźmi uczciwym. I mówię, ja poszedłem do polityki nie po to, żeby w niej zostać, tylko po to, żeby z niej odejść, jak robota będzie zrobiona. I zająć się tymi rzeczami, które spełniają mnie jako twórcę, jako pisarza, jako działacza. To czytam jako misję i powołanie na ten moment, na ten czas. Ja chyba mam taką misję w ogóle w życiu. Zakładać, organizować, sprawić, że ludzie, którzy inaczej by się nie zeszli, żeby się zeszli, zaczęli pracować, a wtedy pojawia się kolejna misja. Teraz moją misją jest wprowadzenie tego ruchu do parlamentu. Myślę poważnie o wyborach prezydenckich w 2025 roku i to jest ta data, na którą się ze sobą umówiłem. Co będzie dalej, tego jeszcze nie wiem. Dziękujemy bardzo. Naszym i Państwa gościem był Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050, który dziś gości w Jarosławiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki.